Witam Was serdecznie w 58 odcinku Drewnianych Poniedziałków. To już 18 odcinek w tym roku. Dzisiaj głównym bohaterem jest Cerkiew Drewniana pod wyzwaniem Narodzenia Matki Bożej z 1586 roku. Należy ona do jednych z najstarszych cerkwi drewnianych w Polsce i najstarszej cerkwi drewnianej na Podkarpaciu. Zdjęcia po lewej stronie od północy i od prawej strony od wschodu. wykonałem w 2011 roku podczas moich podróży po Podkarpaciu, na którym znajdują się dziesiątki budowli drewnianych, również cer cerkwi. Miejscowość Gorajec leży nad potokiem Gnojnik, w Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w powiecie lubaczowskim. W latach 1977 1981 miejscowość nazywała się Dąbrowa. Gorajec został lokowany na prawie wołoskim w 1564 przez hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego i posiadała wtedy nazwę Chorajec. W latach od 1618 aż po koniec XVII wieku. Była tutaj samodzielna parafia grechokatolicka. W 1921 miejscowość liczyła prawie 1000 mieszkańców, w większości grekokatolickich. W latach 1944-1947 wieś spalono, mieszkańców wysiedlono. Część do Związku Radzieckiego, część na zachodnie rubieże Polski obecnie w 2005 roku miejscowość liczyła zaledwie 107 mieszkańców. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki to od 2008 roku odbywa się w miejscowości odbywają się spotkania pasjonatów kultury ludowej pod nazwą Folkowiska. Jeżeli chodzi o samą budowlę w, la, w roku 1816 rozbudowano prezbiterium, w 1835 dobudowano babiniec, w roku 1902 rozbudowano również cerkiwe boczne ramiona. Tutaj widać po lewej stronie część dzwonicy, która została przeniesiona w 1994 roku z miejscowości Majdan-Sieniawski, a starą dzwonnicę rozebrano w latach 70. XX wieku. Restaurowano budowlę w XX wieku, w latach 1992-2001. Odsłonięto wtedy boczną polichromię wewnętrzną z XVII wieku. Ostatnio w latach 2006-2011 również Odnowiono budowlę. Jest to konstruk budowla konstrukcji zrębowej, orientowana, składająca się z trzech części, które tutaj wyraźnie widać na tym zdjęciu po lewej stronie. Mamy dachy kryte gontem, również okap gątowy. Wewnątrz mamy chór muzyczny nadwieszony o prostej linii parapetu. I bardzo ciekawą polichromię na ścianie oraz ikonostas, który tutaj widać po lewej stronie na dole, z XVII wieku. Również polichromię z XIX wieku na ścianach mamy. Ikony pochodzą z różnych wieków, od XVI aż po XIX wiek. Ołtarz boczny z końca XVIII wieku, część wyposażenia z cudowną ikoną opieki Matki Bożej przeniesiono do muzeum w Łańcucie i również mamy tą dzwonnicę właśnie z XIX wieku okrytą dachem gątowym namiotowym i ogrodzenie drewniane z parafią Gorajec czy z miejscowością Gorajec również wiąże się ciekawa historia mianowicie pod koniec XIX wieku miało miejsce tutaj objawienie Matki Bożej. Matka Boża ukazała się trzem dzieciom pasącym bydło. Było to jeszcze przed objawieniami fatymskimi, ale to taka ciekawostka słabo znana, że również w Polsce, w miejscowości Gorajec, takie objawienia miały miejsce. Nie zostały one uznane przez Kościół, dlatego że nie, Matka Boża pojawiła się dzieciom tylko raz. Jeżeli chodzi o zagadkę z ubiegłego tygodnia, pytałem o miejscowość Czarny Potok, w którym znajduje się również Kościół Drewniany, ale w którym mamy obraz słynący łaskami Matki Bożej Bolesnej i również Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. A dzisiaj, i tutaj najszybciej odpowiedziała Magda z klasy 6, praktycznie kilka minut po zamieszczeniu odcinka, a dzisiaj. Będzie zagadka związana z Podkarpaciem, z miejscowością Sanok, w której znajdują się w muzeum w Skansenie również budowle drewniane. Ile cerkwi drewnianych znajduje się w Skansenie w Sanoku? Ile cerkwi drewnianych znajduje się w Skansenie w Sanoku? Wysyłamy wiadomości pod adres jce.edu.pl za tydzień pojedziemy do Świętokrzyskiego i zaprezentuję pierwszy kościół, którego zdjęcie zrobiłem aż w roku 2003, więc bardzo dawno temu. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Widzimy się za tydzień w 59. odcinku Drewnianych Ponedziałków. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.